ćwiczenie Dragon 11 rozpoczęte. Na poligonie w Drawsku Pomorskim rozpoczęło szkolenie prawie 7 tysięcy żołnierzy i ponad 1000 jednostek różnego sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Kierownikiem ćwiczenia jest dowódca wojsk lądowych, generał broni Zbigniew Głowienka. To największe w tym roku ćwiczenie wojsk lądowych. Tu na poligonie w Drawsku Pomorskim będziemy wykuwać żołnierskie rzemiosło i przygotowywać naszych żołnierzy do licznych zadań, które przed nimi. 12. Dywizja Zmechanizowana przygotuje się do wystawienia sił odpowiedzi NATO oraz kolejnej 12. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie.